Liceum miało być okropne. Nie wierzyłem w to, ale proszę bardzo. Starzy się w końcu rozwiedli. Brat spieprzył do Irlandii zdychać jako terrorysta, a ja zostałem sam. Nie zamierzałem brać udziału w zabawie pod tytułem "Który rodzic lepszy?". Obydwoje nie gadają ze sobą. Obydwoje myślą, że jestem u drugiego. Może nawet się kapnęli. W końcu chyba nie są aż tak głupi. Ale ja ich już nie obchodzę. Za to muszę obchodzić tłoczne miejsca dużym łukiem, bo mieszkam w pustostanach starego Coldwood. Miało być anarchistycznie, więc proszę bardzo, mam za swoje. Czy kradnę? No jak muszę, to się zdarzy. Ostatnio obudziłem się w jakiejś rurze budowlanej i strasznie mnie krzyż nawalał. Ale hej, wstałem rano i popędziłem na zajęcia. Ludzie krzywo na to patrzą, ale na razie chyba nikt nie wie o tym, że nie mam domu. Całe szczęście udało mi się jedno. Przyjaciele. Red jest dla mnie wsparciem. Że ja nigdy nie widziałem tego, jak bardzo jest cudowna. Kimam u niej czasami. Z prysznica też korzystam, ale nie chcę, by to było podejrzane. Dlatego też momentami wpadam do samego. Niby, żeby sprawdzić, jak po wydarzeniach ze środka. Wiecie, powódź to wszystko. Nie, żebym się o niego nie martwił. Po prostu... no... ostatnio brakuje mi wiary w to wszystko. A potem podjadam Red jakieś żarcie dzień po terminie, o którym zapomniał Charlie, i życie znowu jest piękne. No a przynajmniej w miarę piękne. Tak średnio. Nie każdemu się powiodło. Pan Thomas siedzi w domu. Dostał odszkodowanie z ubezpieczenia za powódź i odbywa emeryturę. Zasłużył, ale kina i tak szkoda. Teraz poza ludźmi z naszej farajny tylko on mnie wspiera. A no i rzecz jasna jeszcze GR2, ale z nim to... to bardziej wspólny los. Porzucił mnie stary, jego też. Znaczy, jeśli liczyć, że sam jest jego starym, ale tak jest poniekąd. No i oczywiście może na mnie liczyć. Tylko, że go nie widziałem od bardzo dawna. Od samej powodzi. Więc z tym wspieraniem to może tak nad wyraz. Ale czuję, że on by mnie zrozumiał. Jakiś czas temu zebrałem się w sobie, pożyczyłem jedną z wolnych łódek i popłynąłem na Wyspę Królika. Było pusto, ponuro, wszystko zalane jak fiks. Masakra brachu, ale hej, nie zwlekamy i działamy. Kiedy się dokładnie rozejrzałem, to było tam sporo tego technicznego szajsu. Nie znam się na tym, ale wyglądało na taką jakby stocznię. Może udało im się uciec łodzią? To byłoby optymistycznym akcentem w tym zalewie rdzawych łez. Ej, niezłe. Zalew rdzawych łez. Zanotuję. Pasuje do stylistyki Smitha, bo nie wspomniałem, ale ostatnimi czasy bardzo zmieniłem kierunek muzyczny. Non-stop słucham The Cure. Black Sabbath zresztą też. Znaczy, części Ozzy'ego, ale Dio też ujdzie. Na koncertach w klubie Maxim bywa różnie, ale pasują mi klimaty tych gotów od Nany, więc zagram im czasami Krampusów czy Bauhaus. Zresztą, tak jak w tej piosence, Human Fly. Jestem teraz jak ta mucha. Latam z miejsca na miejsce i gdzie nie spojrzę, gówno. To miasto zeszło na psy. Mimo to, pozbieram się. Jest tak źle, że musi być w końcu lepiej. Prawda? PS. Jak ten dupek Miles nie odwali się od Red, to przysięgam, że nie wypłaci się za dentystę. Przeciąga strunę. Przegina pałę goryczy. Tak być nie będzie. No, i to by było na tyle mojego dzienniczka pamiętniczka. Czy nagram coś jeszcze? Się zobaczy. Jedno jest pewne, jeżeli ktoś to znalazł, mam nadzieję, że w waszym życiu jest lepiej niż w naszym w Coldwood. Co rusz tu ktoś umiera, albo komuś się dzieje krzywda. Powodzenia, kimkolwiek jesteś. Z tej strony Lonnie. Lonnie McLester. Mam nadzieję, że to wszystko przeżyjemy. Chociaż my. Bo czuję, że ta powódź kryje za sobą jeszcze niejedną tajemnicę. Dziennik kapitański, Data Gwiezdna. Jaka to miała być data? Jebać to, kurwa. A to ostatnie nagranie, tak czy siak. A gównianie to wszystko wyszło. Przesłuchiwałem pierwsze dzienniki kapitańskie. Cholernie głupi i naiwny dzieciak był ze mnie. Jeszcze ta pieprzona powódź. No ale mimo wszystko to piękne zakończenie jakiegoś etapu. Mały potop dla niektórych okazał się być potrzebny. Mogli zacząć życie na nowo. A dla reszty? No cóż, resztą jestem ja. Tak naprawdę dopiero zobaczę, jak to będzie. W sumie zobaczymy. Jeszcze nas paru zostało. Cały czas czuję, że nadchodzi coś złego. Coś bardzo złego. No ale to w końcu Coldwood.
małe szambo w Maine, które ostatecznie wypełniło się przy brzegi i wybiło. Oczywiście nikt nie ma teraz wątpliwości, że to wszystko wina pętli. Pierwszy wyjechał Dean. Byłem zaskoczony i smutny, ale gdy uświadomiłem sobie, że brat w końcu uwolnił się od problemów, które miał, ostatecznie poczułem ulgę. Zasłużył sobie na szczęście przez to wszystko, co wycierpiał, przez to, że musiał się mną zajmować. Najwyższy czas, żeby mu było lepiej. Na szczęście miał ubezpieczenie i otrzymał w sumie po powodzi dużo pieniędzy. Wyprowadził się. Zamieszkał w Tampie na Florydzie. Zaczyna od nowa. Regularnie przesyła mi listy i zdjęcia. No i oczywiście zaprasza, żebym przyjechał. Jest tam dla mnie miejsce, jak pisze. Nabi. Wyprowadziła się na studia do Waszyngtonu. Z ostatniej rozmowy telefonicznej wiem, że nie zamierza tutaj wrócić. Nie, nie wróci. Nigdy nie rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło. Powoli wracała do siebie, choć wiem, że nikt już nie będzie tak jak kiedyś. Jak o tym pomyślę, żałuję, bardzo żałuję, że nie zatukłem tego skurwiela. Mama jakby jest trochę weselsza. Może ulżyło jej, że dwójki jej dzieci nie ma już w Coldwood. Mnie cały czas powtarza, że jak tylko skończę szkołę, powinien pojechać do Dina albo Abby. Najlepiej, żebyśmy mieszkali blisko siebie. Aktualnie głównie przesiaduję w pracy. John już nie wymaga opieki. Po wybudzeniu ze śpiączki potrzebował paru miesięcy rehabilitacji, aby doprowadzić się do jako takiego stanu. Teraz głównie przesiaduje w fotelu i wpatruje się w okno. Pewnie umarłby, jakby wrócił do butelki. No, na szczęście też ogarnia rzeczy wokół siebie i nie jest już ciężarem dla mojej matki. Jest jeden plus jednak pętli. Mimo tego bajzlu z powodzią nie cofnęli mu renty. Jakby mama nie pracowała, to do jego śmierci pieniądze będą mieli. Nieźle. Ciekawe, za co jest odpowiedzialny, że tak bardzo cenią sobie jego milczenie. Nana oddala się od nas. Wiem, że cierpi z powodu ojca i wiem, że spróbuję jej pomóc, mimo tego, że tego nie chcę. Raz już zaniedbałem bliskich, nie pozwolę na to znowu. Nawet jakby miała mnie za to znienawidzić. Albo miałbym zginąć. Od jakiegoś czasu na własną rękę badam korytarze pętli. Muszę dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Na nie chyba też to nie daje spokoju. Red. Niby wszystko dobrze, ale sam nie wiem, czy to, co się dzieje w jej rodzinie, nie pogorszy sytuacji. Dobrze, że mało niego. Teraz trzymają się razem. Mam wrażenie, że dobrze się dogadują i mają na siebie dobry wpływ. Fajnie popatrzeć, że komuś w związku się układa, szczególnie przyjaciołom. Nieważne, co się wydarzy, Red może na mnie zawsze liczyć. Loni, mój najlepszy przyjaciel. Ostatnie lata bardzo go zmieniły. Wydoroślał. Czasem nawet imponuje mi swoją dojrzałością. A innym razem jestem zaszczytowany jego błazenadą. Cieszę się, że układa mu się z Red. Pasują do siebie. Nie wiem tylko, czy takie pomieszkiwanie u dziewczyny przysłuży się ich związkowi. U mnie też czasem sypia. Chyba nie bardzo chce wracać do domu. Zresztą nie dziwię się. Miles to chyba jedyny gość, którego znam z normalną rodziną. Jego ojciec jest policjantem, tym dobrym. Nie leniwym i lejącym na wszystko. Nasza znajomość zaczęła się prozaicznie. Na jakieś zajęcia w szkole z samoobrony. Jax ma swoje zasady i za to go cenię. Nie poddaje się opiniom innych. Po jednym z zajęć wpadliśmy na pomysł, żeby założyć jakiś klub walki dla rówieśników bez nadzoru dorosłych. Wymyśliłem, że będzie nazywał się Świt. Miało być optymistycznie i jest. Majstrowi trochę nie podobało się, że sparingi zastąpiły ćwiczenia, ale przekonałem go, że to wyjdzie chłopakom na lepsze. Mamy też zasady. Po pierwsze, nie mówimy o Świcie. Po drugie, nie mówimy o Świcie. Po trzecie, jesteś tu pierwszy raz? Musisz walczyć. Laura, moja dziewczyna, dalej ma problem ze zdrowiem. Staram się jej pomagać ze wszystkim, być kiedy tylko mogę. Nawet jej mama nie ma nic przeciw, że u nich nocuje. Martwię się o nią. Lekarze mówią, że powinno być w porządku, ale nadal coś jest nie tak. Chociaż tyle dobrze, że moi przyjaciele ją zaakceptowali i nie ma już z tym problemów. Naprawdę zrobiłbym wszystko, żeby wrócić czas i żeby nie doszło do tego wypadku. Coraz częściej Laura ma wyrzuty, że nie jest jak dawniej, że nie chce jej całować, dotykać,
że nie chce się z nią kochać. Nie wiem, jak to jej powiedzieć. Teraz traktuję ją bardziej jak siostrę, którą trzeba się opiekować. Wiem, że nie będę w stanie jej zostawić, ale nie mogę być dla niej tym, kim by chciała, żebym był. Harry. Harry wróciła niedawno. Podobno jej babcia nie mogła znieść klimatu Nowego Orleanu, więc wszyscy wrócili tutaj. Olivia mówi, że nie po to wychowała czwórkę dzieci, żeby umrzeć na obczyźnie. I mają ją zawieźć do Coldwood. Kochana staruszka. Harry trzyma się teraz z nami. Widzimy się tylko w szkole. I w sumie tam często rozmawiamy. Brakowało mi jej. Cholera. Myślałem, że mi przeszło. Nie. Nie przeszło. Czuję, że wszystko się zmieniło. Zupełnie tak, jakby wraz z powodzią świat zardzewiał i wyblakł. Nie ma już chomarów. Odeszły. Odeszły i zabrały ze sobą całą tą jaskrawą czerwień z Coldwood. Ona zgasła. Teraz wszystko jest takie wyblakłe. Trochę jak moje włosy. One już nie mają barwy chomara. Teraz mają barwę krwi. Ale jeżeli wierzyć mojej matce, to zawsze takie były. Jeżeli w cokolwiek mogłabym jej jeszcze uwierzyć. Między nami wszystko poszło źle. Bańka pękła i wylało się z niej za dużo słów, za dużo niespełnionych oczekiwań i utraconej wiary. Pewnie. Teraz siedzi u Teda, bo ja prawie już jej nie widuję. Pracuję na dwa etaty poza miastem, więc wraca poudawać rodzinę tylko weekendami. Tylko co jakiś czas. Nie potrafię patrzeć jej w oczy jak dawniej. Myślę, że ją zawiodłam. Wszystkich zawiodłam. Ja miałam być tą wyczekaną córką, a jestem jedynie nieznośnym wyrzutem sumienia. Gdyby nie ja, Ted nie miałby tylu problemów. Wiem to. Wiem, że tak jest. Czasem słyszę szepty, które upewniają mnie w tym, że zbyt wiele miejsca zajmuje temu światu. Teda już nie ma. Znaczy jest, ale nie ze mną. Nie wrócił do miasta, znalazł pracę i w końcu uwolnił się od całego syfu, jakiego tu spotkał. Czasami wpada w odwiedziny, czasami zaprasza nas do siebie. Przyznam, w tajemnicy, przyznam, że jestem w jego pokoju. Coś, co mnie przeraża. Może to ta pustka, a może coś, co tam jest. Nie pamiętam co, zresztą nieważne. Charlie pracuje trochę go nie ma w domu. Czasami przesiaduje tu cały dzień. Strasznie polubił na niego. Mam poczucie, że cieszy się, kiedy on jest u nas bardziej niż kiedy ja jestem. Kiedy jest Loni, jest super. Wtedy nie jest tutaj tak dziwnie i pusto. Martwię się o niego i mam poczucie, że cały czas coś mi umyka. Ale zawsze jakoś tak potrafię odwrócić moją uwagę od tematu i w końcu nie wiem co. Więc... o czym ja to... A, tak. No i jest Monika. Monika też czasem wpada. Chociaż... rzadko, ale czasem. W sumie uwielbia wybierać mi stylówkę na kolejny dzień i obgadywać chłopaków, szczególnie Loniego i Milesa. Miles mieszka naprzeciwko. Widuję go na porannym bieganiu. Często udaje nam się pogadać trochę. No i od czasu do czasu jest bohaterem, albo właściwie jego mama. Kiedy zrobi za dużo pierogów albo czegoś innego, to Miles nam je podrzuca. Czasem jest mi strasznie głupio z tego powodu, ale po prawdzie to bardzo miłe z ich strony. Muszę też coś zrobić dla nich następnym razem. No i tak myślę, że byłoby fajnie, gdyby się więcej uśmiechał. Ma takie zatroskane, szare oczy. No i niemiłosiernie wkurza Loniego. Monikę bardzo to bawi, ale Loni jest kochany. No i dlatego muszę nad sobą pracować. Jestem już bardzo blisko celu. Chociaż wydaje się, że wszyscy naokoło próbują mi to utrudniać. Teraz udaje mi się zapiąć pasek na ostatnią dziurkę, więc dzisiaj dorobię kolejne 3. Czasem chciałabym być motylem. Ale nie mów, Harry, bo będzie awantura. A, jak już o niej. Musimy jej totalnie pomóc. Widzę, jak wodzi smętnie wzrokiem za Samim, ale zabiera się do niego jak pies do jeża. Musimy jakoś im pomóc, bo czasami mam ochotę zamordować Laurę. Okej, obiecałam Samiemu, że nie będę jej dokuczać, ale ta suka jest nie do wytrzymania czasami. Boże, jaka to jest... O! Sami zasługuje na kogoś totalnie lepszego. No i jest jeszcze Nana, która tak ślicznie wygląda w tych nowych włosach.
pasuje do całego klubu. Maxim, gdzie często przesiadujemy i gdzie Loni ma koncerty. Jest taka czadowa. Kiedyś zawsze czułam, że potrzebujemy jej bronić, ale teraz jak na nią patrzę, to ona jest po prostu taką ekstra dziewczyną. Nie, to nie tak, że całkowicie się zmieniła, ale trochę się zmieniła. Zazdroszczę jej, że jest taka drobna i śliczna. Gdyby miała skrzydła motyla, na pewno potrafiłaby się na nich unieść, ale dodatkowo ma coś takiego innego w oczach. W oczach, których czasem odbija się mrok zupełnie innego poziomu. Ale kiedy jesteśmy wszyscy razem w klubie, mam poczucie, że jest trochę jak dawniej, że jest normalnie. A czasem czuję, że muszę uciec i się schować. Coraz częściej się boję. Nie zawsze rozumiem dlaczego, chociaż myślę, że on wrócił. Obserwuje nas. Drogi ojcze, przepraszam. Byłam, jestem i prawdopodobnie do końca życia już pozostanę twoją największą porażką oraz zawodem. Minęło trochę czasu od wydarzeń w maju i całkiem sporo się zmieniło. Musiałyśmy z mamą i z siostrą przeprowadzić się na jakiś czas do Nevady. Do tej ciepłej i słonecznej Nevady, w której zawsze było nam wesoło i milutko. Ale tym razem nie było tam ciebie. I mama płakała. I siostra płakała jeszcze dłużej. A załamały się już w ogóle w momencie, kiedy przyszła policja i powiedzieli nam, że ty... że nie odnaleźli ciała. Cały czas widzę w oczach Suzy nadzieję oraz masę wyrzutów do mnie. Bo ona ma rację. Gdybym tylko tamtego dnia nie siedziała tak długo w tym twoim samochodzie, gdybym cię nie męczyła, to pojechałbyś do tej pętli, zrobił co swoje i wszystko byłoby w porządku. Ale nie, ja musiałam tam siedzieć, musiałam dowieść swego, miałam nadzieję, że w jakiś sposób w końcu mnie zaakceptujesz. Ale wiesz co? Teraz mi już na tym nie zależy, nie musisz mnie akceptować. Ale tak czy inaczej nie wierzę policji. Wierzę, że gdzieś tam jesteś i ja ciebie znajdę. Ja ciebie znajdę. Obiecuję. Ale wiesz co? Są też pewne dobre rzeczy. Czasami nawet wydaje mi się, że czuję się troszkę swobodniej, kiedy nie jestem pod twoim okiem. I bardzo mi z tym źle, kiedy właśnie takie myśli mnie nachodzą. Ale wtedy mogę zatracić się w czymś jeszcze innym. Wiesz, ostatnio bardziej kumpluję się z tą moją kumpelą Maxim, tę starszą. Z nią często przechadzam się w zupełnie inne miejsca. Poznałam kilkoro ludzi. Wkręciłam się w muzykę. Jest tam Peter, Jim i Luisa, na którą mówimy Mała Lu. Są genialni. A muzyka daje nam naprawdę to, czego nie daje nam nic innego. Bo to wtedy możemy poczuć, że tak naprawdę żyjemy. Bo to wtedy możemy poczuć się w jakikolwiek sposób zrozumiani. Bo artyści potrafią nas zrozumieć. Ich teksty całkowicie do mnie docierają. Rozumiem ich. Kumpluję się też ostatnio z Aleksem. W zasadzie nie z Aleksem, tylko z Edwinem. Bo on jest tą osobą, która rozumie, jak to jest spojrzeć na osoby, kiedy myślałeś, że są kimś, a tak naprawdę są kimś innym. Bo wtedy padły strzały. I była tam Red. Był tam Sami. Był tam Loni. A krwawy był nasz przeciwnik. Nie wiem, czy moi przyjaciele są nadal tym, kim znałam. Być może i oni się zmienili już wcześniej. Być może nigdy ich nie znałam tak naprawdę. Czy Timmy też się zmieni? Czy może się zmienił? Nie wiem. Ale Red, Sami, Loni już nie są tymi dzieciakami, z którymi biegałam do bazy. Oj nie. I ja już nie jestem tą samą Naną, którą byłam, kiedy zakładałam mój różowy plecak z króliczkiem. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócę do dzieciństwa. Chociaż doskonale wiem, że ten rozdział jest zamknięty. Zawsze chciałam być bohaterką książki. Zawsze chciałam, żeby to o mnie pisano. Teraz wiem, że wszyscy piszemy swoje własne historie.